Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek 11 grudnia 2023 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dnia, które proponuje nam broszura z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z Psalmu 38, gdzie w 10 wierszu czytam. Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje nie jest zakryte przed Tobą. Zaś apostoł miłości, apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale i 14 wierszu tak mówi. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Łaskawy i dobrotliwy Boże, dziękujemy za to, że Ty wysłuchujesz nas, ale prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Drodzy słuchacze, umiłowani w Panu, to już półmetek błogosławionego tegorocznego czasu Adwentu. W kościołach, w naszych domach, na wieńcach adwentowych zapalona jest już druga świeca. Powoli zbliżamy się do tegoż kulminacyjnego momentu. Za moment przeżywać będziemy radosne, pogodne święta Bożego Narodzenia. I tutaj rodzą się dla chrześcijan wielkie problemy. Ojej! Już tak niewiele czasu pozostało do tegoż radosnego, pięknego czasu. Już gdzieniegdzie błyskają lampki choinkowe, gdzieniegdzie można usłyszeć dźwięki pięknych kolęd. A ja jeszcze mam tyle do zrobienia. Jeszcze muszę posprzątać swoje mieszkanie. Jeszcze muszę zakończyć remont. Jeszcze muszę zrobić listę świątecznych zakupów, świątecznych prezentów. Ojej, czy ja zdążę? I takie troski, problemy zaczynają zaprzątać nasze chrześcijańskie umysły. Biegamy, zastanawiamy się, czy podołamy. Ale czy aby czasem w tym biegu o czymś, a właściwie o kimś nie zapomnieliśmy? Gdzież w tym błogosławionym czasie Adwentu podział się król Adwentu? Czyżby został zamknięty tylko i wyłącznie w ramy naszej codziennej krzątaniny? Tymczasem dziś starotestamentowy mąż, starotestamentowy modliciel, psalmista tak do nas mówi. Panie, przed Tobą są wszystkie pragnienia moje, a westchnienie moje nie jest zakryte przed Tobą. Ten starotestamentowy mąż przypomina nam, że Bóg doskonale wie, co przeżywamy, co odczuwamy, zna nasze pragnienia, zna nasze oczekiwania. Ale On chce, abyśmy z Nim utrzymywali kontakt. On chce, abyśmy nie zapomnieli o rozmowie z Bogiem. On chce, abyśmy każdy dzień rozpoczynali w Jego imię. Czy rzeczywiście w tym adwentowym czasie rozpoczynasz każdy dzień swoją pracę, swoją służbę, od westchnienia modlitewnego? Czy znajdzie się pośród codziennej bieganiny czas, aby na moment usiąść, wziąć do ręki Biblię, otworzyć ją i czytać? Czy znajdzie się taki czas, by móc ugiąć swoje kolana, złożyć swoje ręce do modlitwy i westchnąć do Boga? Jak rozpoczynasz każdy dzień? Czy rozpoczynasz modlitwą?
Co robisz, gdy bierzesz do ręki kromkę chleba czy świeżą bułkę? Wołasz do Boga? Co robisz, kiedy kładziesz się na spoczynek wieczorny? Czy dziękujesz za dzień przeżyty? Bóg zna twoje, moje pragnienia. On doskonale wie, jakie jest nasze oczekiwanie. Ale chcę, byśmy do Niego wołali i o Nim nie zapominali. No właśnie, ale pamiętajmy, że modlitwa to nic innego jak wylanie swojego serca, swojej duszy przed Bogiem. To nic innego jak szczera, nieobłudna rozmowa z tym, który przychodzi do nas jako Król Adwentu. Jeśli więcej będzie naszej modlitwy, szczerej, nieobłudnej modlitwy, wówczas przeżywanie tegorocznego Adwentu będzie przeżywaniem w bliskości przychodzącego Chrystusa. Pamiętaj, wszelką troskę swoją złóż na Niego, gdyż On ma o ciebie staranie. Powierzmy wszystkie nasze dzienne sprawy temu, który wczoraj, dziś i na wieki ten sam, niezmienny, wiecznie miłujący Jezus Chrystus. I tegoż Chrystusa miłującego życzę wam w waszym życiu, w waszej służbie i w waszej trosce o dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Pozostańcie z Bogiem. Błogosławionego dnia. Niech Pan Bóg będzie z wami. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Błogosławionej służby. Szczęść Boże.